Tak jest, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroku Bragi, a to jest kolejny materiał z gry Devil May Cry 5 na maksymalnym możliwym poziomie trudności, jaki w tej grze występuje, czyli piekło i piekło, po angielsku Hell and Hell Mode. Dante's presence. How does one friggin' guy have so much luck, huh? No. Get a grip on yourself now, come on. If only you could defeat Yorzin. If only. No. V? No. If only you never existed. Then I. No już tu była taka podpowiedź, kim tak naprawdę jest Uridzen w tym momencie. Okej, ogólnie miałem kończyć life'a, albo myślałem, że zginę na tej misji, ale spróbujmy się na tej dziesiątej. Choć to normalnie my wymiecie po prostu, dziesiąta misja. Fabuła. Kłopoty zaczęły się, gdy w Devil May Cry pojawił się V, by zlecić Dantemu rozprawienie się z Urizenem, domicznym królem. Po tym jak V i Nero zrodzili się, V odnalazł Spartę oraz jego ostatniego właściciela Dantego, który od walki z Urizenem był najwyraźniej pogrążony w śpiączce. Mając w oczach nienawiść i żądzę zemsty, V wziął zamach i uniósł miecz nad Dante, a gdy ostrze, nie zdążyłem przeczytać. To nie tak jak myślisz, Shodan. Okej. Zawsze jest ciężko po weekendzie się zebrać, panie Shodan. Bo jak patrzę na rej swojej kierowniczki, to się wszystko odechciewa. Wszystkiego. A month? No wonder I'm so stiff. Right, Sunshine. Now put a fire under it. We gotta get going because that annoying pitbull Nero is making a beeline for Urizen, and if he gets there, he's gonna fall. Hey, this is my gig. Leave Nero out of this. If you could defeat Urizen, then I never would have dreamed of using that child. Urizen is much stronger than we ever could have imagined. Więc 15 maj 16:44, miesiąc temu. Urzekający demon, Triss. I know. Smells like hot garbage. This is far worse than I thought. There's no crime in turning tail, V. These things might be a little too much for you. You're right. I'll leave the rest to you. What? Whoa. My, V. All the way down here and turning tail, really? Huh?
One must always have an insurance policy. Who was that guy? I can't believe he just ran. No one special. Come on. Let's go clean up this garbage. First come, first serve on the targets, right? Music to my ears. Hurry up, Dante! Oh, nie będzie tak łatwo. Tfu, to wiara będzie przejebane na tym poziomie trudności. Vi wziął zamach i uniósł miecz nad Dante, a gdy ostrze zaczęło opadać, Dante otworzył oczy. Super Dante, oczywiście bierzemy oryginalny. Shodan, Paro, kiedy jakiś stream 12x24h? Nie wiem, powiem ci szczerze. Zaraz, będzie taki stream. Aczkolwiek będzie taki stream bardzo długi. 12 godzin, kto wie. Z Duma na najcięższym poziomie trudności, czyli Ultra Koszmar. Z tego powodu, że tam gra się chyba nie zapisuje w ogóle. I jeżeli musimy, jeżeli chcemy przejść na maksymalnym poziomie trudności, musimy przejść grę na raz. Z tego co pamiętam przynajmniej. Także mi się wydaje, że już niedługo będzie taki stream. Kto wie. Tylko tak, jak będę ginął cały czas w tym Dumie, to też będzie przerąbane. Aczkolwiek cały czas ćwiczę w Dumie, żeby tak się owe nie stało. Kończyłem Duma i mam i masz normalne save'y, tylko chyba checkpointów nie masz. Na tym najcięższym poziomie trudności? Nie wiem. Powiem ci szczerze. Ja skończyłem na Ultra Koszmarze i całkiem easy. Aha, chyba że tak. No to ja też będę na Ultra Koszmarze właśnie cisnął. I to będzie właśnie jakiś cięższy live. Z tego co pamiętam. Znaczy cięższy, jakiś dłuższy live wtedy, nie? Dobra, tu się zaczyna zabawa moim zdaniem. I to taka wymagająca. Ciężko będzie na tej 10 misji. Tutaj będziemy musieli walczyć z Urizenem po raz kolejny. Ale to będzie walka na miesiące. Powiem szczerze. Tak odczuwam to. Muszę się przyzwyczaić, bo dawno Dante nie grałem. O nie, to gówno. Wielkie. Kurwa mać! Nie wiem, kto mnie zestrzelił. Super sprawa, uwielbiam to w tej grze. Dzięki, stary! Dzięki! No, mówiłem. Mówiłem, że tak będzie ciekawy na tym Dante. Ale mam inny pomysł. Kurwa mać. No i to jest właśnie piękne w tym Dante, że idzie słabo. Nawet nie mam co kontynuować misji, tak szczerze powiedziawszy. O jest! Nie wiem jakim cudem on nie trafił we mnie. No, mówiłem. Mówiłem, że szybko mnie załatwi. Ale fajna muzyka przynajmniej. Nie, raz, że muszę sobie przypomnieć w ogóle ruchy w Dante, bo w ogóle nie pamiętam, jak zrobiłem przemianę tego ultra przemiany, znaczy przemieniłem się w demona, tą najsilniejszą wersję, to nie wiedziałem w ogóle jakie są ataki, zapomniałem totalnie, muszę sobie przypomnieć. Dobra, tego wam już nie będę pokazywał, bo nie ma sensu.
To nie ma sensu. Szybciej, Boże. Nie wiem, dwa razy może jeszcze spróbujemy. O, właśnie, do stosu. Ja sobie muszę przypomnieć te ataki. Znaczy tam śluz o te, wiecie, miecze, nie miecze, motory czy jakieś inne gówna. Tylko chodzi mi o tą przemianę. Właśnie, bo ja w ogóle nie pamiętam. Przód. To mnie interesowało. Przytrzymaj L2. Okej. Później jeszcze co to było? Naciśnij, to akurat wiem. Na S. Bo to też pamiętam. Trójkąt. Chyba był jeszcze taki jeden, a tak w ogóle nie pamiętam. To było to? Tył i trójkąt. Dziwne. Dałbym głowę, że jeszcze w tym tej przemianie był jeszcze inny atak. Kurwa mać. No nic, to tego będę używał najwyżej. Żeby usunęli jeden atak na tym poziomie trudności? Nie, nie wydaje mi się. Faust, Kojot, są już zwykłe te bronie. To jest łatwe, no to potężne drzewo ziemi, które spowoduje, że wokół ciebie ogień pikiny, a wrogowie znajdują się w pobliżu, zostaną wrzuceni w powietrze. Pust, dobra, będziemy kombinować jakoś. Zamknij. Możesz zdecydować, które z broni Dante ma przy sobie. Im mniej dasz broni, tym szybciej będziesz ble, ble, ble. Cię wydaje, że im więcej mamy tych broni, to lepiej to idzie. Się wydaje, że lepiej to idzie wtedy. Dobra, szybciej. Nie chcę mi się już tego oglądać. Dobrze sobie... Zainwestuję w tą drugą przemianę. Te trzy punkty. Muszę sobie ustawić oczywiście na wyrzutnie rakiet. Bo to mi się chyba najbardziej tutaj przydaje z tych broni na dystans. Na miecz. No a te gówna muszę wyeliminować, bo będzie słabo. Znowu zainwestuję tą drugą przemianę. Dawaj, na kurwa i na dystans. Wolę z tym przeciwnikiem uważać. O, będzie skakał. O, może teraz te pojedyncze strzały. Właśnie, on sobie lubi troszkę poskakać właśnie. Dobra. Okej. Dobra, nie powinienem zmieniać w ogóle
innej broni na dystans, jak te wyrzutnie rakiet. Są naprawdę mega dobre. Dobra, w takim razie ciśniemy dalej, zobaczymy, jak tam będzie szło. Aczkolwiek nie planuję jakiegoś dłuższego teraz gameplayu z Devil May Cry, bo się dzisiaj za ostro powkurwiałem. Gdzie mam przejść? Teraz? Nie mogę? Albo po prostu się wróciłem. Chwila, moment. Chyba się wróciłem jednak. Ta. Muszę tam iść. Dokładnie, bo tam już widzę czerwone kule. Okej, dobra, dalej będziemy sobie inwestować w demoniczną przemianę grzechu. Tutaj sobie nadajemy cały ten pasek, oczywiście poproszę. Okej, dobra, już mam przemianę. Wow, jest tu ten fioletowy. Muszę go szybko rozwalić. Bo będzie nieciekawo. Gdzie on jest? Oj! Jakim cudem w ogóle uniknąłem tego ciosu? Ja pierdolę, no ciężko jest tutaj naprawdę pod tym względem. Najgorszy jest ten przeciwnik, nie? Oj, wiedziałem, że mnie pizgnie. Ja pierdolę. King Shitway! No bo przynajmniej tego gnoja rozwaliłem, ale straciłem dwa wskrzeszenia. No nie może tak być. O, uwaga. Dobra, jednego mam z głowy. Uwaga. Dobra. Dobra. W miarę tak jakoś poszło. Diablica, jestem z powrotem, spoko mnie minęło, widzę. Nie wiem, czy ja wiem, parę minut może, ale i tak już słabo to idzie. Bo straciłem dwa wskrzeszenia na jednej arenie. Coś stałeś ode mnie? Czekajcie chwilę, bo oczywiście... Oczywiście mam lagi już na nagrywarce. Że ciekawe. Ciekawie się zapowiada. No, gdzie mam teraz iść? To jest najlepsze. Chyba tutaj, co? Chyba. No i nawet nie będę korzystał, bo nie ma sensu. A i tutaj będzie Hunter. Znaczy Hunter? A nie, to główna. Dobra. Na tę gówno mam sposób.
Tylko na tym poziomie trudności może być problem. Dwa wskrzeszenia na jednej arenie. No właśnie, no to jest to. To jest to. Cierń niezgody, chaos. Lubię to wykorzystywać na te frajery. Mam nadzieję, że mi się uda tak, że nie dostanę. Ale... Dobra, udało mi się. Ale to nie zawsze jest tak, że jak wykonuję ten atak, to jestem nie do ruszenia. Ale tu akurat mi się udało. Dobra, pięknie. Udało się. Dobra, tu mi się... Tu mi się akurat fuksło. Diablica i ryj Hitlera od rana. Ta przemiana jest zajebista. No tak, ale mi się wydaje, że jednego ataku, kurczę. Jeden atak wykasowali, albo ja mam dziwne wrażenie. Że, nie wiem, coś mi się wydaje, że jeden atak jest pozbawiony na tej przemianie. Muszę oczywiście mylić, ale... Zaczyna się znowu. O nie! O! No! To jest zajebisty przeciwnik. Po prostu kocham go. Kurwa! Nienawidzę go! Fucking way! No, udało mi się, ale to było więcej szczęścia niż umiejętności teraz przy tej walce. Zdecydowanie. O, drzewko. A czemu by nie? Ale mam straszne lagi dzisiaj. No nie, no z takimi lagami to ja dzisiaj nie przejdę tej gry. Strasznie mi laguje. Teraz to mi strasznie przelagowało. Nie wiem, czy czasami nie będę musiał zresetować tego nagrywarki, ale mam nadzieję, że może jakoś przejdę. Myślę, że dobrze mi idzie. Tak, dobrze mi idzie. Jestem na cios teraz. Nie, strasznie mi laguje. No, tak się nie da za bardzo grać. No to mamy kolejną arenę. Nie, wiecie co? Zresetuję sobie trochę life'a, a tym samym ten... program do nagrywania, bo jest naprawdę... Teraz to jest dramat.
Także widzimy się po drobnym cięciu. Okej, okay, zestetowałem sobie szybko. Mam nadzieję, że to się poprawi. Ale szczerze powiedziawszy, to wątpię. Bo nadal mam lagi. No i dosyć spore. A, jeszcze się wróciłem. Szkoda trochę, bo wiecie, jak to jest z save'ami. Raczej wiecie, jak tych save'ów nie ma. Aha. W ogóle strasznie mi laguje. Okej. A trochę czerwonych kul zdobyłem. Dobra, ciśniemy dalej. Ale i tak już jestem praktycznie na wykończeniu, jeżeli chodzi o Dante. Nie mam żadnego skrzeszenia. A że pod tym względem wygląda to słabo. Mhm. Tutaj nie przejdę. O, no i mówiłem. Mówiłem, że tu się skończy moja przygoda, jeżeli chodzi o Devil May Cry. Dobra, nie ma co, słuchajcie, się bawić już. Zwłaszcza, że strasznie mi laguje. Strasznie mi laguje. Owy materiał. Dzień sądu jest bowiem bliski. Menu główne. Dobra, tu by było na tyle. I tak już mieliśmy dzisiaj dosyć wrażeń i dosyć w kurwu, jeżeli chodzi o tą produkcję, o tą grę, o tą moją serię. Także jutro będziemy się męczyć z Dante. Zobaczymy, ale dziesiąta misja. I w ogóle, słuchajcie, od tej misji zaczynają się schody i to wielkie schody. Także będzie ciekawo, ale to nie będzie tak, że na przykład, nie wiem, z 4 razy, 5 razy podchodziliśmy, czy tam 6 podchodziliśmy do misji 9 i było wszystko ok. Nie, 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 tutaj do tej misji będziemy podchodzić naprawdę dużo. Bo mówię, na końcu tej misji 10, gdzie pierwszy raz gramy Dante, jest Urizen i musimy go pokonać. Ja dobrze pamiętam tą walkę. Ja miałem na najniższych poziomach trudności problemy, a gdzie tutaj Dante, gdzie na tym najcięższym poziomie trudności, gdzie jeden cios oznacza śmierć, nie? Nie wiem, jak to będzie. Także, ale będzie na pewno kolorowo. Na pewno będzie kolorowo, to możecie być pewni. Dobra, dziękuję wszystkim tym, którzy byli na live'ie. Shodan, Diablica, zwłaszcza wy i wszystkich tych oczywiście, których nie wymieniłem. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej serii, jakże innych serii na moim kanale. Oczywiście załączył się jakiś trailerek. Nie mogę go przerwać teraz, bo oczywiście ekran ładowania. Musi być, nie? Oczywiście to jest chyba ten trailer, jak Nico z Nero jedzie tym. Tym samochodem całym. Tak. Także na tym by było już tyle. Myślę, że zrobimy sobie jakąś przerwę z 15 minut i co godzinka albo z półtorej ogarnę sobie jeszcze ten Hellblade. Muszę się jakoś dzisiaj odstresować przy jakiejś grze, która mi nie będzie wkurwiać. Bo już dwa lightwy i dwa solidne wkurwy przeżyłem dzisiaj, także leć do kobiety. Kto kobieta chce, Shodan, żebym nagrywał dzisiaj? Ty trochę nie wiesz, jak to działa. Ty trochę nie wiesz, jak to działa, aczkolwiek, ale chciałbyś mieć tak jak ja, uwierz mi. Maro Cobra G, gry na maksymalnej poziomie trudności. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał, bo zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej serii, jakże innych serii na moim kanale. Dziękuję tym, którzy obejrzeli dany materiał na YouTubie. Trzymajcie się, na razie, Shodan. Cześć.